Ukoronowaniem suwalskich obchodów roku Andrzeja Wajdy ma być wystawa, której wernisaż Muzeum Okręgowe zapowiedziało na najbliższy piątek. Ekspozycja mogła powstać dzięki współpracy m.in. Krakowskiego Muzeum Narodowego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, i wielu, wielu innych instytucji. Swój udział mają tu także Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Jerzy Kośnik, wybitny portrecista gwiazd, legendarna i niestety nie żyjąca już fotosistka Renata Pajchel. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną również zdjęcia Zbigniewa Fałtynowicza, i Bogdy Orzechowskiej. Jak zapowiada dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach Jerzy Brzezowski, odwiedzający ekspozycję będą mogli zobaczyć liczne nagrody, którymi uhonorowany został jej bohater, w tym statuatką Oscara. Perełką prezentowaną na wystawie będzie pilnie strzeżona przez wdowę po reżyserze Szabla jego ojca. Autorem projektu wystawy jest Tomasz Wójcik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Opiekę kuratorską sprawuje Rafał Syska, profesor. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Suwalska ekspozycja została oparta na materiałach i koncepcji ekspozycji zatytułowanej Wajda, a zrealizowanej w 2019 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wernisarz odbędzie się w piątek o godzinie 17:00. Ekspozycja będzie prezentowana w głównym budynku Suwalskiego Muzeum Okręgowego.